Niezależnie od tego, jaka partia będzie rządziła, w Konstytucji mamy zapisaną praworządność, mamy niezależność sądownictwa i system prawny, więc tak długo jak obywatele będą nas wspierać, niezależnie od tego, jakie prezentują przekonania polityczne, to będzie dobrze, bo te protesty wspierają te reformy, te propozycje reform. Same propozycje reform będą niewidoczne, będą po cichutku przedstawiane. Jak najpierw będzie protest, a później propozycja reformy, to będzie zawsze miało większy oddźwięk. Ta społeczna komisja to jest komisja, która składa się z wybitnych prawników i praktyków, i teoretyków prawa, i oni wiedzą, jakie są bolączki wymiaru sprawiedliwości, na czym polega niezależność sądownictwa i jak to ma bardzo duże znaczenie dla całego przepisu, procesu przestrzegania prawa. Więc to jest bardzo dobrze, że oni nad tym pracują, przedstawili nam teraz założenia, podobają mi się.